Cześć ludzie, witam was serdecznie, ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Armored Warfare. Słuchajcie, dzisiaj odcinek odrobinę testowy, ponieważ testuję nowy sposób nagrywania filmików. Przeważnie wszystkie filmiki nagrywałem Action Mirelease, a teraz chciałem spróbować nagrywania OBS-em, żeby troszeczkę przyspieszyć w ogóle proces produkcji moich filmików, no i ułatwić sobie trochę życie. A przysiadłem troszkę tak do Armored Warfare, ponieważ chyba z 2 miesiące temu był kod w CD Action na konto premium. Jak widzicie, mam 6 dni jeszcze i 20 godzin. Oraz tutaj różne takie były dopalacze typu 50% więcej kasy, bonus dla dowódcy, dla załogi, bonus do reputacji i jeszcze bonus wymogów dealera. Plus konto premium. No, także pogramy sobie. Swoją drogą też jest okazja, aby powiedzieć kilka słów, bo wyszła ostatnia aktualizacja 0.13 i jakiś tam numerek, który już jest mniej ważny, ale aktualizacja dosyć duża. O Jezu, nie chciałem wejść jeszcze nie. Ponieważ weszło nowe drzewko, nowy dealer wszedł, Zang, czyli drzewko chińskich czołgów podstawowych. Jak widzicie, od trzeciego tieru się zaczyna. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy tier plus WZ1224 jako czołg premium piątego poziomu. Na razie tyle jest tych czołgów. Żeby zagrać typem 59, trzeba, jak widzicie tutaj, można kupić oczywiście ten czołg premium 5 poziomu i wtedy automatycznie nam się odblokowuje to drzewko. Bądź tutaj mamy cel bitwa 120 tysięcy uszkodzeń pojazdów wroga z odległości 50 metrów od sojuszniczych pojazdów. W rachubę wchodzi każdy pojazd. Jak widzicie, ja mam zrobione tylko 1443 dopiero. Także jeszcze sporo mam grania, żeby móc odblokować typa 59. No a jak wygląda postęp w drzewku? Jak widzicie, PT-76 jest już wyekspiony, T-54 i M-41 w połowie są wyekspione, T-62 niedawno zakupiłem, brakuje mi na razie pieniędzy na Skorpiona, to w drzewku Szaszkina, jeżeli nie mylę się, Szyszkina, tak. A w drzewku Wolfie M-113 wyekspiony, Patton i LAV już prawie w połowie wyekspione. No i kupiłem pojazd zwiadowczy XM800T ARS-V. No i tak. Jeszcze kilka zmian jest, ale niestety nie jestem na bieżąco z tą grą, więc nie powiem wam. Na pewno nowa mapa jakaś się pojawiła. No i co? Myślę, że możemy zagrać jakąś bitwę. Na tym mam jeszcze gwiazdkę niezdjętą, więc może właśnie tym. Tylko sprawdźmy sobie, czy mogę coś tutaj odblokować w nim. O, no nie bardzo, widzę nie bardzo. Niestety. No trudno, to pojedziemy na stoku. Ojej, mam tutaj gaśnicę niezałożoną. Nie wiem dlaczego zupełnie. No ale już dołączajmy do sesji, więc olejmy to. No i tak, zobaczymy jak w ogóle nagrywa ten OBS i potem jak to się zrenderuje. Oczywiście nagrywam w 60 klatkach na sekundę. OBS nie obciąża mi aż tak komputera jak Action. Action też nie obciąża jakoś super, ale te pliki są tak ogromne potem, że to się strasznie długo renderuje. No a tutaj mam nadzieję, że te pliki będą w dobrej jakości i potem krócej się to będzie renderować wszystko. Spróbuję to zrenderować w Vegasie, może kolejny w Adobe Premiere spróbuję zrenderować. No i zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi. Ogromny ping. O, już wskoczył na dobre. No i fajnie, widzicie, nagrywa się, a gra chodzi w kurde w 70 klatkach na sekundę. Co prawda teraz stoimy i może spaść, jak wszyscy ruszą. No ale i tak jest to 80 klatek, więc całkiem spoko, 90 nawet podskakuje czasami. Zaraz ruszymy do bitwy, więc zobaczymy jak to wygląda.
Gdzie ja bym tu mógł pojechać? Kierowco, gazu! Strasznie mi się podoba Kierowco, ten zjeżdżamy! polski dubbing w tej grze. Zjeżdżamy. Ja myślę, że możemy podjechać do miasta. Próbować się tam przedrzeć szybciutko, jako że jesteśmy bardzo szybkim pojazdem. Skaczą te klatki, ta 50 na 50-60 klatek widzę, że jest, więc to nie jest źle. No i dobra, jesteśmy w mieście. Tak właśnie chciałem zrobić, aby tutaj takiego spota przeprowadzić. Trochę się obawiam za daleko wyjeżdżać, bo może się to źle dla mnie skończyć. Zidentyfikuj cel. O właśnie, Wrogi widzicie? wóz. Dobra, dwóch wykryłem, jest trzeci jeszcze. Aj, nie udało mi. Oberwaliśmy. Ojej, ktoś mnie. Przebity. Zidentyfikuj cel. Wrogi wóz. Kurde, skąd oni mnie tam trafiają? Dobra, uciekamy w miasto. Nie mam zielonego pojęcia, skąd dostałem, ale widzę, że obili mnie i to nieźle. Już chyba przeskoczyli tam na drugą stronę mostu. Ja tu może środkiem między budynkami przejadę. Mam tutaj te 54 po prawej stronie do pomocy. Te 62 jest za mną. A no tak, Leopard 1 tam był. Zidentyfikuj Oj! cel. Law Wrogi 150 pojazd. tutaj jest. Czy ja go będę widział? Widzę go. Przebity. Oberwaliśmy. Oberwał. Blufor, atakuj. Trafiony. Cel zniszczony. Pięknie. Dobra, przeładujemy sobie magazynek. Ależ jestem już. Mało hapsa mi zostało, niestety. Obili mnie. To konkretnie. Są po drugiej stronie mostu, więc myślę, że oleje. To i to je. Zidentyfikuj Oj, cel. oj. Wrogi czołg. Przebity. No Nie to po przebity. mnie. Trafiony. Niesamowite te magazynki, słuchajcie, są w tej grze. Strasznie mi się dobrze tym gra. Dobra, minus jest taki, słuchajcie, że niestety, ale nie mam tutaj licznika czasu. Jeżeli nagrywam action, to wiem mniej więcej, ile trwa moje nagranie. Tutaj niestety nie widzę tego, jak długo już nagrywam. Więc powiedzmy, że jest, kurczę, 12 po i nagrywam już jakieś 5 minut. Czyli jeszcze trochę czasu mam. No cóż, ta bitwa wygląda na to, że powinna być wygrana przez nasz team. Nie udało się zniszczyć jednego przeciwnika. Zaraz zobaczymy, czy bitwa będzie wygrana. A my przejdziemy sobie do kolejnej bitwy. No i czym by sobie tutaj zagrać? Może T62, bo co prawda gwiazdkę już z niego zdjąłem dzisiaj, ale tak średnio bym powiedział, mi poszło na nim. No i co tutaj by sobie zamontować, bo widzę, że mamy 1000, może silnik trochę lepszy. No i dajmy na to, że gąsienica. Ok. Dobra, nic więcej już mu tu nie wcisnę. Przy okazji trzeba mu wsadzić gaśnicę, bo widzę, że nie ma. I automatycznie uzupełnianie damy. Niestety w poprzedniej bitwie zużyłem tą gaśnicę, bo mnie podpalili. Ale nie na wiele to się zdało, bo i tak padłem. Powiem wam, że całkiem nieźle ta gra funkcjonuje. Teraz jest jeszcze ten fajny event, starcie Polaków, polskich najemników z niemieckimi najemnikami. Można dołączyć do tego eventu i zbierać punkty albo dla Niemiec, albo dla Polski. No oczywiście ja dołączyłem, żeby nie było. Trochę tam już nazbierałem tego, ale jest druga runda teraz i drugą rundę prawdopodobnie Polacy przegrają. I będzie trzecia runda, która chyba jutro się zacznie.
Kolejny raz na czwórki nas rzuciło, ale spoko, bo widzę, że u nich tylko dwie czwórki, u nas jedna, no i same trójeczki, więc powinno być w miarę spoko. Mapka malutka strasznie. Nie przepadam za nią. No i co my tutaj mamy? Pociski. Tutaj mamy 213-261 penetracji. Na hitach 227 maksymalnie. I tutaj haeczki. Good luck, have fun. Oczywiście 7 kapelę. Kurde, nie pamiętam. Kierowco, gazu. Na czym te menu kołowe się tutaj otwierało? Kierowco, zjeżdżamy. A, jest. A, dobra, czyli po prostu tak jak w wocie. Wszystko jest jak w wocie. W tej grze, naprawdę. Weteran T-62, mam ten pojazd też. Kiedyś go tam rozdawali. Całkiem spoko, no ale to jest ten sam pojazd, co ten T-62, którym ja teraz jadę. Tylko po prostu on ma malowanie jakieś tam. Nie jestem pewien, czy jadę dobrze. Zaraz zobaczymy. Jest już tam jakiś, kurczę, pierdzioszek. No i zniszczony. Ładnie. Jest kolejny, ale niestety za górką. O, ale tam jest dragon. Właśnie ja chciałem jechać tu za ten magazyn. Oj, ale mostem pojedziemy. Pojedziemy mostem i tutaj się schowamy za tym magazynem. Tak. A może tam będę miał przestrzał na nich? Nie. Szkoda. Mają artylerię? Nie mają artylerii. No to spoko, uważaj, skorpion. Ech. Nie chcę staranować cię, bo po co ci mam hapsa brać? Masz przestrzał. Wrogi cel namierzony. Tak? To prawdy? Gdzie? No tak średnio bym powiedział namierzony. Nie mam przestrzału ani na jednego, ani na drugiego, niestety. O, ale mi przemknął tutaj. Ten też niestety. Kurde, no i co? Jednego ustrzeliłem i tyle? Tam jest T-62. Jestem wykryty. Oberwaliśmy! Właśnie wiem. O, serio? Czy to nie jest ten polski pojazd, który się pojawił niedawno? Kurde, szkoda, że u nas w teamie go nie ma. W przeciwnym teamie jest, a u nas niestety go nie ma. No cóż, nie poszło mi to zbyt dobrze. Wręcz bym powiedział, że oprócz tego jednego strzału, którym kogoś zabiłem, to poszło mi tragicznie. Wyjechałem zbyt do przodu i buły zgarnąłem. Dobra, ale na X widzę bitwa była wygrana, dlatego od razu, żeby pamiętać, poulepszam sobie go. No tutaj tylko pociski będę mógł pokupować lepsze. No i tak na tyle mi tylko starczyło. Ale to i tak jest dużo. Dobra, które ja tu mogę dołożyć jeszcze? Te i te. Te mają 75 penetracji, te mają 11, bo to są haeczki. No ale wymienię sobie te. I te. No, a potem jeszcze te haeczki wsadzimy. No, ale i tak te są najważniejsze, tych haeków, to w sumie mogę nawet mniej tutaj założyć. Dajmy na to tyle. Potwierdź.
Dobra, no to skoro tak, to może teraz lawem pojedziemy sobie. Jeszcze tylko sprawdzę, czy coś tutaj mogę ulepszyć w tym lawie. Nie, na nic mnie nie stać. No trudno, no to jedźmy lawem do bitwy. W sumie nie zbiłem jeszcze gwiazdki ani z obiekta, ani z typa, ani z weterana, no ale to są pojazdy premium, więc już nieistotne. Kontroluję czas. O, myślę, że po tej bitwie skończymy ten odcinek. Zaraz się zabiorę za renderowanie, zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Mam nadzieję, że ani plik nie będzie duży, ani też długo nie będzie się to renderowało i że jakość będzie fajna, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby jakość moich materiałów była jak najlepsza. A wiadomo, trzeba się rozwijać, a nie stać w miejscu, ani tym bardziej nie iść do tyłu. A, dobra. To jest bitwa spotkaniowa i myślę, że ja właśnie pojadę gdzieś tam. Szczególnie, że jestem drugim tierem na drugie tiery, więc mam. No, teoretycznie jest dobrze, bo on jest naprawdę silny. W ogóle te magazynki w tej grze są tak silne. On tutaj ma 28 Kierowco, pocisków. gazu! Naprawdę potrafi Pionowy, szukaj zrobić celów! niezłą siekę tymi Kierowco, 20. zjeżdżamy! Shit. No i właśnie pozbyłem się, kurde, 30 kilku hapsów. Ach, tymi pojazdami kołowymi. Nie jestem przyzwyczajony, wiecie, do grania pojazdami kołowymi w tej grze. No bo wiadomo, w WoCie nie ma tego, a tym naprawdę inaczej się steruje, bo o ile czołgiem odwrócimy się w miejscu, bo gąsienice na to pozwalają, o tyle tym nie odwrócimy się w miejscu. Jednak trzeba dodać gazu, no ale też jak za mocno się przyciśnie ten skręt, to strasznie, ale to strasznie jest zwrotny ten pojazd. Szczególnie jak jedzie wolno, bo jak idzie szybko, to trochę już ciężej się skręca, ale jak zwalnia, to patrzcie, jak potrafi się prawie w miejscu obrócić. No, jedziemy tutaj na rafinerię, myślę. Czy co to jest? Wygląda jak rafineria jakaś. A jeszcze spróbujemy tu po górce pojechać, żeby coś przespać. Wrogi cel namierzony. Co ty gadasz? Ja tego nawet nie widzę, pani. Tam gdzieś są, ale za daleko. No i widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Teraz próbowałem się obrócić przy tej skale, ale nie da rady, no to jest. Nie da rady, no. To nie jest gąsienicowy pojazd. O proszę, tam jest M41. A tu mamy jedyneczkę, którą ja się zajmę, bo myślę, że jak widać. Zidentyfikuj. Nie widać. O, jest tam coś. Tam coś jest. Tam gdzieś był coś. Coś, gdzieś ktoś dostał. Tutaj jedyneczka się wychyla. Zidentyfikuj cel. Przygwoździli nas. No i widzicie, jeden magazynek i prawie całego go wydoiłem. Zidentyfikuj cel. A ten M41 to przepraszam, co tu robi? Dlaczego go ktoś w ogóle puścił do naszej bazy? Skrył mi się za skałami. Wrogi cel namierzony. No, coś tam w niego siadło, ale niestety niewiele. Zidentyfikuj cel. Oj, tu jest następny. Kurde, no czemu oni ich tak wpuszczają do tej naszej bazy? Tego na razie oleję, zajmę się tym tu. Wkleję cały magazynek w dupsko, to się
raczej nie będzie do śmiechu. Dobra. Pięty. Przeładujemy magazyn. Myślę, że w międzyczasie pojedziemy już do przodu. Naprawdę niezłą miazgę robią te pojazdy. No i patrzcie, ten M41 w naszej bazie praktycznie siedzi. No, dał sobie radę te 54 z nim, całe szczęście. Jadę YOLO na tego tu. Gdzie on jest? O, ale będzie rzeźnia teraz, patrzcie to. Zidentyfikuj. No, niestety nie udało mi się go. Wow! On się pięknie skrył. No nic, ładujemy magazyn, jedziemy do niego. Wrogi cel namierzony. Zidentyfikuj cel. Dobra. Trafili na Sengo. Zidentyfikuj cel. Trafili na Sengo. O, ładujemy się. Ale jeszcze 309 hapsa, więc całkiem spoko chyba. Tak mi się wydaje. Tam mamy patonika. Czy ten patonik stoi bokiem albo tyłem? Bokiem. Za daleko. Pada amunicji, żeby w niego walić. Ale ten M41 to już jest taki cel. Oj. Wrogi czołg namierzony. Dobra, ładujemy i jedziemy tutaj do tego. Ja nie wiem, czemu oni go w ogóle odpuścili, tego patona, co tu stoi. Po drugiej stronie. Zidentyfikuj cel. Siadło, ale niestety nie udało się go zniszczyć. No ale trudno. Ważne, że bitwa wygrana i że trochę pomogłem mojej drużynie. No, i takie zakończenie odcinka mi się podoba, słuchajcie. To jest w miarę okej wynik. Rzadko gram w Armored Warfare. Nie, żebym nie lubiał tej gry, jest naprawdę bardzo spoko. Dobrze mi się w nią gra. Jest bardzo takim fajnym odstresowywaczem od WOTA. Dobra, czy ja coś tu mogę jeszcze ulepszyć w nim? Oczywiście, że mogę. Silnik. Dużo lepszy możemy kupić. Lepszony system chłodzenia, który mi da co? Mniejsza skuteczność termowizora o 30%. Zwiększa współczynnik kamuflażu. No i super. Możemy jeszcze to odblokować. Myślę, że za wolnego expa sobie to odblokujemy. No i żeby był ten czołg status sławy 100% musi mieć. Także jeszcze tutaj jest trochę rzeczy do odblokowania. A tymczasem my możemy chyba... A nie, myślałem, że możemy coś tu zamontować, ale nie możemy już. Ale za to możemy załodze dać perki. Celność podczas jazdy tutaj damy, bo to jest czołg, którym trzeba...
O, i to, bo to jest, myślę, że strzelanie w ruchu na tym pojeździe jest dosyć istotne. Także tak. To by było, słuchajcie, na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i mam nadzieję, że on się nagrał dobrze i że on wyląduje na kanale po prostu. Ja jeszcze sobie w międzyczasie kupię tutaj Skorpiona, który zapewne będzie w kolejnym odcinku pokazany, jak tylko będę grał. Bardzo podobny do AMX-a 12. W ogóle do AMX-ów tych WOTowskich. Dobra, słuchajcie, już nie przedłużam. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.